Dzień dobry serdecznie, powracamy na nasze studio w przyczepie na najbliższe miesiące, długie miesiące. Patrzcie, mam starą przyczepkę, w której nocuję, nie płacę czynszu, prąd ciągnę z baraku obok, mam ciepłą wodę, kablówkę, czy jestem najszczęśliwszy na świecie? To jest wiadomość drugorzędna. Pierwsza rzędna jest taka, że dzisiaj będzie dis na Francję. Tutaj będę ich cisnął, ale będę też cisnął pewnie Portugalię. I ogólnie trochę będę cisnął ten turniej, a przy okazji no wykorzystam, że trochę pocisnę sobie po UEFA oczywiście. No więc to jest taka reakcja dla mnie obronna. Po tym, co zobaczyłem wczoraj, potrzebowałem znaleźć taki moment ujścia, a ponieważ zwykły kibic, no co on może zrobić, nie? No może wkurzyć się, że zmarnował po robocie wieczór, nie rozerwał się, tupnąć piętą, napisać jakiegoś posta na Twitterze, nic poza tym. Ja na szczęście mogę wrzucić filmik, w którym te swoje, no że tak powiem, bulgoczące się, kłębiące negatywne myśli odnośnie tego spotkania wyleję, więc korzystam z tej opcji, moi drodzy. Przypominam, że sponsorem kanału jest BetClick z ofertą dla pełnoletnich osób zainteresowanych tematyką obstawiania. Na BetClicku można grać bez podatku obecnie i jest też super przewaga, jeżeli któraś z drużyn, na którą postawiliście, prowadziła w trakcie meczu 2-0, to bez względu na wynik jest ten zakład rozliczony jako zwycięstwo tej drużyny. Pamiętajcie tylko, żeby grać rozsądnie, za niewielkie stawki i po prostu z głową, nie traktować tego jako źródło zarobkowe. A my lecimy z tematem. No dobra, zacznijmy od tych przyjemniejszych rzeczy. No wczoraj Francja do tych przyjemniejszych rzeczy nie należała, więc pójdzie na drugi ogień, ale Hiszpania z Niemcami tutaj i owszem, ale no trzeba dodać do dobrego meczu troszeczkę takiej łyżkę dziegciu. I tą łyżką dziegciu jest oczywiście Taylor, który sędziował to spotkanie. Powiem wam, że oczywiście już na żywo oglądając można się było z jego decyzjami nie zgadzać, ale dopiero po obejrzeniu różnych powtórek już na spokojnie po live'ie to skala tego jest po prostu porażająca. No rzeczywiście, powiem wam, że Toni Kroos, raz, że to wejście w Pedriego, później Stempel, w ogóle nie od gwizdany faul za powstrzymywanie Jamala. No chłop miał wczoraj mocną taryfę ulgową, aczkolwiek jak się czyta opinie właśnie fanów Premier League, no to dochodzi się do wniosku, że nic nowego tutaj się nie stało, że ten pan po prostu tak ma i to jest niesamowite, że taki człowiek może sędziować ćwierćfinał Euro. W wyniku na szczęście nie wypaczył i to też nie jest tak, zaznaczmy, że jakby Kroos dostał pierwszą żółtą kartkę za ten faul na Pedrim, to zaraz by dostał drugą czerwoną. Istnieje coś takiego jak efekt motyla. Pierwsza żółta kartka zmienia wydarzenia dalszej części spotkania, bo trochę dłużej trwa moment wręczania. Niestety sytuacja byłaby już zupełnie inna. On na pewno grałby ostrożniej. Możliwe, że i tak by tę drugą kartkę żółtą dostał, ale sam fakt, że miałby, nie mógłby sobie już pozwolić na taki faul taktyczny, na jaki mógł sobie pozwolić w drugiej połowie, więc to są istotne elementy. Ale tak naprawdę Taylor był najgorszym elementem tego spotkania, a samo widowisko było dobre. I chociaż w typeriadzie miałem postawione, że wygrają Niemcy i była szansa wskoczyć nawet na podium, gdyby tak się stało, no to niestety skończyło się zupełnie inaczej. Oba wyniki zresztą wczorajsze mi nie weszły, ale cieszę się, że to Hiszpania poszła dalej, bo jednak przyjemniej się patrzy na ich grę od samego początku tego turnieju. I moja jedyna obawa jest taka, że oni teraz zmierzą się z tą Francją. Czyli najlepiej grająca ekipa z jedną z najbrzydziej, jak nie najbrzydziej grająca, biorąc pod uwagę potencjał. I ja mam obawę, że to się może zepsuć. Ale przejdźmy może do tego widowiska, jakie Francja z Portugalią nam zaserwowała. O Francji można powiedzieć wiele dobrego. Wspaniała kadra. Tak naprawdę można złożyć z ich zespołu dwie jedenastki i obie mogłyby na tym Euro powalczyć. Wiele piłkarzy niesamowicie utalentowanych na każdej po prostu pozycji. Na każdej pozycji. Trener, który pracuje z kadrą od lat, wydaje się, że zna ich dobre, słabe strony. Wygrał z nimi mundial, zachodził na imprezach międzynarodowych daleko. I nagle okazuje się, że ta ekipa wchodzi do półfinału, strzelając dwa samobuje i bramkę z rzutu karnego. Czy wy rozumiecie na tym etapie, o jakim dramacie my rozmawiamy? Wchodzisz do półfinału Euro, strzelając dwa samobuje, dostając je w zasadzie i bramkę z rzutu karnego przeciwko nam, zresztą strzeloną przez Mbappé. Nie mieści mi się w bani, jak można taki potencjał zmarnować. Naprawdę, takim idealnym rozwiązaniem podsumowującym tę padakę byłoby rozegranie finału pomiędzy Francją a Anglią. Dwie gigantyczne kadry, dwie ekipy grające totalny shit i dzisiaj nie mam zamiaru robić live'a z meczu Anglików. Może zrobimy Holandia-Turcja, ale na pewno nie z meczu Anglików. Nie popełnię tego błędu, żeby się uwiązywać do męczenia buły i patrzenia na nich
Nie, proszę nie. Pewnie 1-0 wygrają, chociaż Szwajcarią proszę, daj radę dzisiaj. Ale wracając jeszcze do tych Francuzów. Tak, nie mieć pomysłu na stworzenie akcji. Ja przepraszam, zamykam oczy, łapię się za głowę, ale to wracają te koszmarne obrazy z wczoraj. My sobie śmieszkujemy w trakcie sezonu, że padaka, Barcelony i tak dalej, ale to w ogóle nie ma podjazdu. To, co gra Francja, to jest taka beznadzieja, że to w ogóle nie ma podjazdu. I oczywiście my możemy wyróżniać sobie fajne, pozytywne elementy, na przykład takiego Kante. Wczoraj Dembele, który bardzo mocno ożywił. Możemy takie pojedyncze elementy wyciągać, ale to są właśnie wyciągane pojedyncze elementy z czegoś, co powinno wjeżdżać i rozjeżdżać. Nagrali przeciwko komu? Ja teraz muszę wycofać się ze swoich słów. Muszę się wycofać? W ogóle nie mam z tym problemu. Powiedziałem ostatnio, że no nie byłbym taki pewien, że należy tego Ronaldo odstawić od pierwszego składu, bo mental, to ja już się dzisiaj z tego wycofuję. Bo o ile jeszcze w fazie grupowej odnosiłem wrażenie, że on naprawdę szarpie, zależy mu i potrafi być istotny, tak już w tej fazie pucharowej on kompletnie nieistotny był. No, ale to kompletnie nieistotny. Już pomijam przegrywanie pojedynków biegowych, kolejne strzały w mur z rzutu wolnego. Pomijam niewykorzystaną piłkę z 7 metra mniej więcej posłaną w kosmos. To jest, wiecie, genialny piłkarz. Powiedziałem, jeden z dwóch najlepszych w historii futbolu dla mnie, ale no jednak świetnie to podsumowała dziennikarka w portugalskiej telewizji wczoraj. Trafiłem na taki fragment. Powiedziała, jak ktoś do ciebie puka do domu, to nie pytasz, kim jesteś, to właśnie pytasz, przepraszam, kim jesteś, a nie kim byłeś. Nawiązała właśnie do tego, że on miał wspaniałą karierę, ale teraz nie nadaje się jako piłkarz do występowania w pierwszej jedenastce Portugalii. I rzeczywiście po obejrzeniu tego spotkania ciężko się z tym nie zgodzić. Niech ktoś powie, ale jaka jest alternatywa, kto za niego? Więc jak miałem parę dni temu taką teorię, że on mentalnie może właśnie pomaga, jego obecność, to teraz zastanawiam się, czy mentalnie właśnie on nie osłabia tej ekipy. Że mentalnie nie kończy się to w taki sposób, że oni myślą, no jest tam Ronaldo, trzeba grać do Ronaldo, trzeba uwzględnić Ronaldo w akcji i tak dalej. Nie wiem, jest to gdybanie, ale gdybanie uważam uzasadnione, bo znowu, o ile we Francji nie wiem, gdzie doszukiwać się takiego dramatu, zmęczenie sezonem, za dużo meczów, bardzo możliwe. O tyle w Portugalii, gdzie też ta klasa jest bardzo duża. Naprawdę wielu fantastycznych zawodników i uruchomienie potencjału po prostu zerowe. Zobaczcie, jak się zmieniła opinia w ogóle o tym Euro. Rozmawialiśmy na przestrzeni fazy grupowej. Jezu, jaki fantastyczny turniej. Ile Prada bramek. Jakie fajne otwarte mecze. Wchodzimy w fazę pucharową. Wszyscy pozamykani. Piłka nożna dla kibica. Piłka nożna jest po to, chyba się zgodzimy, że jak włączasz sobie telewizor, to robisz to z myślą o tym, żeby się wyluzować. Dlaczego my tracimy? Dlaczego piłka nożna traci popularność? Aż tam budę przygotowałem. Wejdź tam sobie Infantino z Czeferinem. Wejdźcie na obrady. Tam jest dobre miejsce, żeby posiedzieć, przemyśleć swoje zachowanie. No ciekawe czemu. Pewnie dlatego, że jak masz do wyboru włączyć sobie wieczorem takiego paździerza, gdzie pojedynek hitowy, no wszyscy się nastawiamy, no bo mamy prawo do tego, logicznie rzecz ujmując, i oglądasz takiego paździerza, aż włoską rączkę tutaj muszę uczynić, no to jest oczywiste, że raz się na to nabierzesz, drugi raz, a za trzecim razem to sobie włączysz właśnie Maciusia, który ci będzie opowiadał o meczu, a ja sobie pogram w GTA w tym czasie, tak jak parę osób wczoraj pisało. To sobie obejrzysz później skrót, a to jednak sobie z żoną film włączysz, a to, a to tamto, i to jest naturalne, że możesz się nabrać na coś raz, drugi, trzeci, ale jak nabierasz się piąty, dziesiąty, no to wychodzisz na frajera. No taka jest rzeczywistość. I ludzie trochę się przestają na to nabierać i ja ich rozumiem, bo gdyby to nie była moja praca, to ja bym też te mecze oglądał jednym okiem, tak, a drugim robił coś innego. W zasadzie dokładnie to robimy na live'ach, jak sobie siedzimy z wami. No wczoraj sobie pograliśmy w piłkarskie bingo przez większą część meczu, nic nie tracąc za bardzo. I myślę, że to będą praktyki coraz częstsze też w nadchodzącym sezonie, że będzie jakaś interakcja w trakcie tych meczów, bo to po prostu męczy bułę. Jeżeli coś, co ma ci przynosić rozrywkę, męczy cię, to coś jest nie tak. Należałoby przemyśleć. Wprowadzenie stopowania zegara. Jezus Maria, no te leżenie. Ogarnijcie sobie te dogrywki. Jak ktoś prowadzi w tej dogrywce, ile czasu spędzają piłkarze na murawie, bo nagle wszechobecne skurcze ich doganiają, łapią i tak dalej. Zatrzymaj ten zegar. Chłopie, no przecież to jest tak logiczne rozwiązanie. To jest tak logiczne. Ja wiem, że to technologicznie musieliby jakoś umieć ogarnąć i im się nie chce, bo hajs się przecież zgadza. Jestem zmęczony futbolem. Jestem zmęczony. Tak się cieszę, że ten turniej zaraz się kończy i będzie taki no niespełna miesiąc odpoczynku. Tak się cieszę, że nie macie po prostu pojęcia, jak bardzo ja się cieszę. Mam dość oglądania piłki. Zmęczyli mnie i tak jak byłem pełen nadziei po tym Eurotripie, super się bawiłem, no ale to jednak trochę inny klimat. Mecze grupowe fajne, tak wjeżdżamy tutaj w tę fazę pucharową. Jestem tak zmęczony, że jak dzisiaj myślę, że te dwa mecze jeszcze obejrzę, to mnie skręca.
na samą myśl. Może chociaż jakieś partidazo jednak się spotka. Czeka, Anglicy nagle uruchomią swój potencjał, nie wiem. Holendrzy pogonią Kumana i trenerem zostanie ktoś z trybun i lepiej to będzie wyglądało, zobaczymy. Ale jestem zmęczony. Jestem zmęczony tą piłką, jestem zmęczony strasznie i chcę odpocząć. Naładować baterię przed nowym sezonem, bo czeka mnie, no nie szawinieta, ale jednak realia barcelońskie mnie też dojadą, jestem przekonany o tym. Czy wy też tak macie? Czy ja się powinienem czuć osamotniony, czy wy też tak macie? Bo czasami się zastanawiam, czy coś ze mną może jest nie tak. Za dużo tego oglądałem i mi teraz wychodzi bokiem. Nie wiem, po prostu jestem tak obrzydzony jeszcze tym, co wczoraj pokazali mi dwie ekipy serwowane w roli faworytów, że w Hiszpanii nadzieja. Hiszpania, Szwajcaria, Hiszpania, Turcja. Poproszę jeden z takich zestawów i chyba wszyscy kibicowsko będziemy ukontentowani. A nie Francja, Anglia. I Francja wygrywa 1-0. Jezus Maria. Po samobuju oczywiście, nie wiem, kogokolwiek. Dramat. Dziękuję za słowa wsparcia w komentarzu. Dziękuję za subskrypcję. Do zobaczenia pewnie jutro lub pojutrze. Zależy, co się wydarzy w tych meczach. Trzymajcie się.